Słowa na wiatr. Ile razy obiecaliście coś i nie dotrzymaliście słowa. I nie mówię tu tylko o obietnicach, ale też o karach. Dziecko przyjmuje, że to co mówicie jest dokładnie tym, co chcesz je powiedzieć. Nie rozumieją sarkazmu, mówienia metaforą. To też należy przeanalizować, co tak naprawdę mówicie, a o co wam chodzi. Nadmienię tylko, że to najtrudniejsze zadanie. Bo nawet my dorośli mamy problem z poprawną komunikacją, a co dopiero z komunikacją z dziećmi. Jedną z zasad sobie zakoduj: nigdy nie wydawaj dziecku polecenia ani nie wymagaj zastosowania się do niego, jeżeli nie jesteś gotów sprawić, że je wypełni. Niewypełnione groźby czy obietnice są kłamstwami. Kojarzycie? Chodzisz do domu, bo cię tu zostawię. Oddam bratu twoją bluzę, jak nadal będziesz ją rzucać na podłogę. Zabiorę ci komputer na miesiąc. Siedź grzecznie, cokolwiek to znaczy. Dopuszczę ci bajkę. Jutro kupię ci tego słonika. Ile razy dziennie zdarza nam się wygłaszać takie deklaracje ze świadomością, że i takich nie wypełnimy? Zapiszcie teraz kilka swoich takich gruźb i obietnic. Zastanówcie się, co tak naprawdę chcieliście przez to powiedzieć dziecku? Jaka była wasza prawdziwa intencja? Zatrzymajcie teraz na chwilę wideo, aż nie odpowiecie na te pytania. A teraz. Obiecajcie sobie, że jeżeli któryś z Was będzie głosił taką deklarację, to dacie sobie znak, byście się w porę z niej wycofali. Czas na historię. Auto. Rodzina jadąca na wakacje. Z tyłu siedzą dwaj synowie i nawołują do rodziców, że się nudzą. Na to tato proponuje, by zaczęli liczyć ptaki. Za każdego dostaną złotówkę. Po dłuższej chwili jeden mówi, że zobaczył jednego i tato ma mu dać złotówkę. Na to tato, że wypłaci za minimum 5. Gdy chłopcy naliczyli 5, wówczas ojciec stwierdza, że wypłaci im później. Chłopcy są obrażeni, że nie dotrzymuje obietnicy, ojciec się wymawia, matka.